Szanowni Państwo, rozpoczynamy koncert Śmiech, Miłość i Płacz. Gorące brawa przed Państwem, Dariusz Urbik. Chociaż w środku, wewnątrz czuję się wciąż młody. Nigdy nie zatraciłem dzieciństwa w sobie. Nawet powtarzam wszystkim, że chyba mam ADHD, bo rzeczywiście często mam za dużo energii i muszę ją jakoś spożytkować i scena mi daje taką możliwość, ale w życiu też bywam nadpobudliwym człowiekiem. Przez te lata się trochę wydarzyło fajnych rzeczy, no różnych rzeczy, no ale raczej tych pozytywów. No inna sprawa, że robię to, co lubię, co kocham i nawet jeżeli są jakieś niepowodzenia, to łatwiej mi jest to strawić, przeżyć. Ale uważam, że jest to dobry czas i w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. Czuję się spełniony. Nie myślę w ten sposób, że gdybym był 20 lat młodszy albo 30 lat młodszy, to bym inaczej życiem swoim pokierował albo zrobiłbym więcej, byłbym bardziej odważny, chociaż jestem odważny, zawsze staram się podejmować jakieś nowe wyzwania. Oczywiście muszę to w jakiś sposób przekalkulować, ale bywają też decyzje bardzo spontaniczne. I jeszcze jako taki młody reporter biegający z mikrofonem, na swojej drodze spotkałem pewnego młodego człowieka, który już wtedy był taką wschodzącą gwiazdą teatru, o którym mówiła cała Polska. Teatr Muzyczny w Gdyni z reżyserem Jerzym Gruzą tak naprawdę wtedy w Polsce był czymś naprawdę niezwykłym. Tak naprawdę przynosił standardy zza oceanu ze swoim rozmachem, wirtuozerią działania i znakomitymi talentami muzycznymi, wokalnymi, które w tym teatrze uczestniczyły. Znakomite przedstawienia, znakomite spektakle, a wśród bohaterów tych spektakli najbardziej oklaskiwany Dariusz Wójcik. Czuję się dobrze w repertuarze operowym, ale nie śpiewam na co dzień opery. W tej chwili raczej specjalizuję się w innym gatunku muzyki. Oczywiście muzyka klezmerska czy muzyka żydowska to jest to, co najbardziej ukochałem, co jest wynikiem nie tylko mojej miłości do tej muzyki, do kultury żydowskiej, ale również no, jest to wypływające z moich korzeni. Ja się wcale nie skarżę. Najwyżej umrę z głodu. Z Twoją pomocą stworzyłeś wielu, wielu biedaków. Ja wiem, że żaden grzech uczwiedli. Ale żeby to był znowu taki zaszczyt, to także nie powiem. Więc co by się stało złego, gdybym ja miał no niewielki mająteczek? Kocham muzykę żydowską i zawsze będę ją kochał. Przypuszczam, że muzykę żydowską będę śpiewał wtedy, jak już nie będę mógł śpiewać, to zawsze będę ją śpiewał. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę lżejszą, typu muzykę retro czy musical, w ogóle specjalizowałem się kiedyś w musicalu, bo byłem wiele lat solistą Teatru Muzycznego w Gdyni za Jerzego Gruzy, więc moją specjalnością był musical i w musicalu brylowałem, to robiłem. Potem pojawiła się na horyzoncie muzyka żydowska i właściwie ten musical został tak trochę zepchnięty na dalszy plan, ale nadal sięgam do musicalu, raczej śpiewam ten klasyczny musical. Do tego musicalu, który powstaje współcześnie, to jakoś tak nie trafiam, jakoś mi to nie leży.
Piosenka retro wzięła się w momencie, kiedy obchodziłem 50. urodziny. Mój kolega akordeonista z Gdańska, Marcin Krzyżanowski, z którym się spotkałem, mówi: słuchaj, taki jest teraz boom na Foga. Próbują odtworzyć jego twórczość w różny sposób. Niektórzy bardzo wiernie, niektórzy próbują improwizować jego muzykę, no, na jazzowo wykonywać, covery jakieś robią i tak dalej. Ale mówię, może byś zrobił. Ja mówię, oczywiście nie ma problemu. I potraktowałem to zupełnie klasycznie, czyli odtworzyłem tego Foga, bo Fog sam klasycznie śpiewał, był wykształcony przecież klasycznie i on nie śpiewał po piosenkarsku, prawda? No ja też starałem się nie śpiewać, chociaż niektóre utwory próbowałem odciążyć, żeby to nie było zbyt dużym zadęciem operowym. Ale śpiewam też pieśni, śpiewam muzykę, piosenki dla dzieci. Kiedyś bardzo dużo śpiewałem dla dzieci piosenek, bo uwielbiam śpiewać piosenki typowo dla dzieci napisane. Ostatnio może nie śpiewałem, ale były lata, że regularnie i dość dużo. Także śpiewam rozmaity repertuar. Tutaj publiczność bardziej mnie kojarzy z musicalem, no teraz z muzyką żydowską. Operę też tutaj śpiewam, operetkę śpiewam, ale mówię, ten repertuar czy patriotyczny, który wykonuję, no to z tym mnie ludzie najbardziej kojarzą. Hej, kamraci, hej, najszerci, pora płakać, broń gotowa, strzelać celnie, same piersi. Panie Bóg was zachowa, lepszą wiarę niż przytomnie, tylko warę płakać po mnie, lepszą wiarę. Był taki jeden utwór, nawet śpiewałem go na gali kiedyś na festiwalu w Drozdowo-Łomża. To był pieśń Wolframa z opery Tannhäuser Wagnera. Przepiękna pieśń, pomyślana na baryton, wysoka tesytura i właśnie mówię, mówiąc o tym, że śpiewam repertuar, z którym niekiedy barytony mają problemy, to właśnie była tak z tą pieśnią. Maciej Wójcicki, który bywał tutaj na festiwalu, znakomity bas, już świętej pamięci, kiedyś słyszał mnie będąc, bo w operze miałem próbę z korepetytorką i on akurat też szedł na swoje zajęcia i mówi: panie Dariuszu, mówi, gratuluję, bo barytony mają z tym problemy, a pan jest basem, no, bo to nie dość, że dużo się śpiewa tam w takich pian i wysokich pian, wysoka tesytura i jakoś miałem z tym oczywiście problemy, ale jakoś dzięki pracy z Jackiem, który często mi dużo czasu poświęcał, jeżeli chodzi o konsultacje wokalne, udało mi się to przebrnąć i to potem procentuje. Potem łatwiej już do pewnego repertuaru podejść. No oczywiście, ja nie mówię, że nie pić alkoholu, bo alkohol jest dla ludzi i to każdy pije, ale wtedy trzeba wiedzieć, kiedy pić, żeby jednak, no bo to jest żywy instrument i ja z kolei nie mogę, bo jeżeli jednego dnia wieczorem nawet jedno piwo wypiję, to rano mam taki skapciały głos, że trudno mi jest się wtedy podnieść. No jak jest klima, staramy się unikać klimy, bo klima jest zdradliwa. No musimy dbać, bo to żywy instrument, to musimy o to nasze narzędzie pracy dbać, więc kiedyś mówiono o jajkach, a jajka to oczywiście nieprawda z tymi jajkami. Być może komuś to kiedyś pomagało, nie wiem, nie doświadczyłem tego, chociaż sam jako młody chłopiec też tak myślałem i robiłem sobie często takie mikstury i myślałem, że tego będę miał świetny głos, ale nie, no trzeba po prostu sięgać po repertuar, nie bać się repertuaru. Oczywiście na początku, jak się zaczyna swoją karierę, to nie można też sięgać po repertuar, który jest zbyt ambitny, wymagający, bo można sobie krzywdę zrobić, wtedy się pośpiewa 2 lata i potem już głosu nie ma. I są w historii wokalistyki polskiej, to są takie osoby, które świetnie się zapowiadały, miały cudowne głosy, no ale 2 lata pośpiewały i się skończyło, już nie było czym śpiewać. W pewnym sensie tak, bo ja razem z Jackiem Szymańskim zaczynaliśmy.
Oczywiście to był jego pomysł, ja mu tego nie odbieram, to był jego pomysł, ale ja byłem też współtwórcą, bo od samego początku tu jestem, razem go tworzyliśmy. Co roku tutaj są produkcje, które ja w Gdańsku robię jako Teatr Otwarty, Jacek tutaj potem je pokazuje, także jakoś wzajemnie się uzupełniamy, także myślę, że też jakieś tam moje dziecko, chociaż kiedyś ktoś powiedział, że Jacek jest ojcem festiwalowym, pani Chylowa jest matką festiwalu, a ja jestem synem festiwalu, prawda? A jeszcze była Mira Gierżadowicz, która jeździła tutaj, była kiedyś sekretarzem Jacka, to ona była córką festiwalu, także krążyła taka opinia. W sierpniu w ramach swojego festiwalu w Sopocie mam premierowy koncert muzyki żydowskiej, bo w tym się specjalizuję. Robię koncert Złota Kraina z tym samym zespołem poszerzonym jeszcze jednego z najlepszych polskich akordeonistów. Rafał Grząka się nazywa, świetny akordeonista. To jest najbliższy taki nasz wspólny projekt we wrześniu w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Nagrywam płytę muzyki żydowskiej w tym właśnie składzie, motywy żydowskie w muzyce świata, które prezentowałem 3 lata temu w Kolnie i w ubiegłym roku chyba w Tykocinie. Nagrywam płytę, potem promocja płyty. No i po drodze się pojawią jeszcze rzeczy. No i oczywiście cały czas siedzę w tematyce piosenek retro. W ramach festiwalu w Sopocie też będzie program z przewagą utworów Ordonki, które wykona Bogna Forkiewicz, która w tym roku tutaj na festiwalu również była. Zdrowia przede wszystkim, bo czasami to z tym zdrowiem różnie bywa, aczkolwiek ja tam się nie lubię skarżyć i dzięki temu, że mam taki charakter dość ekspansywny, że tak powiem, to jakoś tak te choroby albo mi mijają, albo za bardzo mi nie doskwierają. Gdybym był bogaczem, ja bym...